licząc matematycznie, tylko mówię, ja mogę całkowicie się mylić, ale w aspekcie moich odczuć. Partia w tej chwili przejmująca po raz kolejny kontrolę decyzyjną rządową ma tam około 37% poparcia. Biorąc pod uwagę, że było 51% frekwencji, ale doszły do nas takie luźne, bym powiedział, niezupełnie potwierdzone prawnie informacje, że 20% głosów było podrzuconych, ale zakładam, że tego nie ma w obliczeniach szacunkowych. To wychodzi, że społeczeństwo polskie, oddając jeszcze około 10 milionów dzieciaków, którzy widzą rozwój Zachodu komfortowo żyjącego, a Polska, więc będą zbuntowani przeciwko każdej grupie politycznej, no nie mówiąc o dzieci posłanych tak zwanych establishmentu, to oddziałając jeszcze, znaczy dodając jeszcze 10 milionów ludzi Polonii, która mogłaby sięgnąć po prawne aspekty, żeby głosować, to według moich szacunków jest to między 8 a 11% poparcia Polonii, Polski, Polaków dla obecnego rządu. A to jest błąd statystyczny w polityce, w marketingu, w biznesie. 10%. W związku z tym, co mi się nasuwa, licząc statystycznie, że brakuje siły, która, bym powiedział, w sposób niezobowiązujący pokazuje się na arenie przedsięwzięć, nie wiem, politycznych, organizacyjnych, która jest takim spirytem politycznym, czy duchem. W związku z tym maksymalnie daje 2 lata, według moich oczywiście obliczeń, że ta beczka z prochem politycznym dla tej grupy politycznej, no jest beczką z prochem, jeszcze dzieci biegają koło lądu z zapałkami. Że cokolwiek się wydarzy, to w tym momencie jesteście tymi ludźmi. Tak, to jest bardzo cenne, co pan powiedział. Właśnie dziękuję. Bardzo cenne. Jeszcze sekundkę, pani